How you doing, big time? Tu Dziki Chili the man, gotuję dla was Orient, będzie Chowman, szybki Chowman. Dlaczego? Bo mam towary z działki, chcę je wykorzystać. Razem z oczywiście z kimś, z przepisychińskie.pl, link w opisie, kupujcie od nich, bo mają dobre towary. Patrzcie tylko na to. Oczywiście makaron Chowman, patrzcie na tą cebulę, jest to działka, czosnek działka, papryka już nie działka, ale za to jaka fajna mała marchewka, trochę powyginana, trochę jak mały dziwoląg, ale czy jej nie kochamy jeszcze bardziej niż zwykłą. Czerwona kapusta to już sklep, no i cukinia oczywiście żółta i zielona oczywiście z działki, dymka kupiona. Gotujemy makaron, później będzie szybko czosnek, cebula, może dodam również trochę imbiru, rozgrzewamy reszta składników. Soja, inne sosy i będzie chow mein, także podprażymy trochę sezamu na sam początek. Makaron się gotuje, sezam się praży. Tak więc dla tutaj pracy na patelni specjalny olej do łoka, ale nie mam łoka. Znaczy mam, ale nie wyciągnąłem, może następnym razem. Patrzcie na to, co tutaj mamy, wszystko mamy. Reszta składników, kapusta, dorzucamy, bawimy się, sosy. Tak to wygląda. Idzie naprawdę szybko, muszę się do tego tempa przyzwyczaić. Wczoraj byłem na rowerze, zaraz opowiem więcej, bo idzie szybko. Patrzcie tylko na te sosy, oyster, tajski sojowy, znaczy cienki sojowy i tajski ocet ryżowy, tu mamy sezam, ciach, beautiful. Dobra, wrzucamy teraz makaron. A teraz wykładamy. Znowu powraca Orient. Przepisychińskie.pl, tylko unik, patrzcie tylko na to, wyserwowujemy. Patrzcie tylko na to, jak to pięknie wygląda. Jaki piękny styl, veggie chow mein. Mało tego, proszę Państwa, warzywa z działki, kochajmy je tak mocno. Wczoraj była mega mocna akcja. Dwa razy z rzędu poszedłem na rower. Ścieżka tutaj Bolesławiec jest masakryczna, jest piękna, jest cudowna, ale wymagająca. Pod górę, często pod wiatr, ale ciśniesz. Łudzisz się, że z powrotem będzie z góry, bo będzie z góry i z wiatrem, ale często nie jest z wiatrem. Narzuciłem mordercze tempo, 2 godziny pedałowania i poczułem głód. Po raz pierwszy od nie wiem ilu lat, 20-30, poczułem głód wody, zmęczenie takie, jakie było zmęczenie, kiedy byłem juniorem w Pogoni Szczecin i piłowali nas na maksa. To było to samo zmęczenie, marzenie o zimnej Coca-Coli, o prysznicu, ale też o bananie, jak tenisisto. Przełamuję się, wychodzę na prostą. 2,5 kilo zrzucone w jeden dzień na rowerze. Później już ścisnę 2 ronda, już jest z góry. Tutaj ostatnie, bo Bolesławiec, nie wiem czy wiecie, ale to nie jest płaski teren. Tu się zaczynają już lekkie pagórki. 50 km do Jeleniej i Karpaczy. A tam też już nie ma żartw. Planuję być sportowcem, planuję być gladiatorem. Big fan. Big time dla moich fanów. Dziki, czyli the man.